Genali, wiesz co? A co tam? Mam wrażenie, że ktoś nas chyba nabił w butelkę. Ale czekaj, w sumie nikt nie robi sobie z nas żartów, także Ale nie wiem. nie, wiesz co? Mam wrażenie, że ktoś nas naprawdę nabił w butelkę, tak dosłownie. Siemanko, z tej strony Czoklet, witam was z Genali A, witam. i witamy was w butelce? Czoklet, bo my jesteśmy tacy malutcy, ktoś nas po prostu zmniejszył i włożył do butelki. Wiesz co, ja się troszeczkę boję, bo jeśli to był jakiś szalony naukowiec albo coś, to tam jest butelka z lawą i To niekoniecznie musimy się chciałbym tam koniecznie trafić. wydostać, bo nas, mówię ci, to są te, to jest tak na chemii, jak na lekcji chemii, po prostu zaraz ktoś tą O fiolkę nie, doda o do nie, o nie, a drugiej. czekaj, to w takim razie w jakiej my fiolce jesteśmy? Czy my jesteśmy w fiolce, w której jest trawa i kwiatki? To jest. Może ktoś zostawił, nie wiem, może ktoś zostawił, nie wiem, resztkę śniadania w tej butelce i zostawił na wakacje, bo szkoły nie było i zostawił w tornistrze i A, potem to trochę wyrosły takie obrzydliwe. Wiesz, kwiatki. ja chyba wejdę tutaj. Dobra, wiesz co, ja ci powiem tak. Przede wszystkim, tu mamy jakąś... Ojej, ile tutaj Co jest my tu mamy? rzeczy! Okej, chwila, mamy łopatę, bone meal, chleb, achievementy, słuchaj, achievementami. Zajmuj się ty, to jest najważniejsze. Oprócz tego mamy też wodę, mamy jabłko, mamy. Co to jest? Iron ingot i cobblestone. Co A, nam to da? Czaklet, Co? musisz wziąć koniecznie głowę kaktusa. Tak Okej. mówi ten ktoś, kto nas tutaj Okej. wrzucił. To poczekaj, czyli co? Robimy tak jak w zwykłym survivalu, niszczymy sobie drewno, tak? Bo poczekaj, jak rozwalimy szkło, możemy wyjść stąd, jak rozwalimy szkło? Tak, chyba tak, ale wiesz Ej, co, no to nie tutaj ma jest problemu. 50 stron I co? i na ostatniej pisze, nie wiem dlaczego przerzucałeś 50 stron niczego, także baw się dobrze. O. Okej, no to ty jesteś od przerzucania w takim razie, widzę. Zobacz, tutaj, tam daleko, Jest krówka! jest krówka i jest jakby... Tam może villager siedzi w środku. Poczekaj, ale może chyba ja powinnam powiedzieć, jakie mamy w ogóle, jakie achievementy mamy. O, no okej. Mamy pójść do każdej butelek, która jest. Mamy Aha. zbudować tak super dom, jak się tylko da. Mamy zawsze Okej. zabierać tą głowę kaktusa, ponieważ to jest kreator mapy. O, no dobra, to ja rozumiem. No to szanujemy. Zrobić farmę. Mamy się handlować z każdym villagerem, którego tylko zobaczymy, nawet jeżeli to, co się sprzeda, to, co dostaniemy, nie jest fair. Tak, czyli po prostu handlujemy za wszelką cenę. Dobra. Tak, i poczekaj! I co jeszcze? Mamy zrobić diamond pant? Nie wiem, czy to miał być pant po prostu, jako. Może to nie są. Bo to wiesz, to są spodnie. A może to ma być spodeń? Może to ma być jeden spodeń? Okej, okay, i w takim razie musimy Jedna zrobić jeden nogawka. spodek i go założyć. Musimy zlutować wszystkie ukryte skrzynki na mapie. Musimy Jak my to zrobić tutaj enchanting zrobić? table. Musimy pójść do Netheru. Musimy pobić Withera. Musimy zrobić wszystko enchantowane. Słuchaj, tu jest bardzo dużo Co? tych achievementów. Ej, zobacz, autor mapy nas oszukał. Dał nam coś takiego, co się nazywa Glassbreaker. I zobacz, zobacz, to wcale nie niszczy szybko szkła. To jest po prostu zwykła łopata. Która się Ale. dodatkowo jeszcze zaraz. Nie, stop, 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 stop. Daj mi, daj mi, daj mi. Bo to jest łopata. Łopatę można łatwo wykorzystać na wykopanie Poczekaj, ale tu tego. mamy sadzonkę. Lepiej weźmy sadzonkę, co? Wiesz co? Może ona sobie wyrośnie spokojnie. Ale czy będziemy tutaj wracać? Ja na razie tutaj kopię. O! Już się Czoklet! przestraszyłem, że tu jest dziura, a to nie jest dziura, to jest zwykłe. O! Tu też jest. Ale mnie przestrasza to szkło, bo ja mam tu takie szkło optifajnowe i one jest zbyt ładne. A nie, A ja to. mam zwykłe. Nie, a nie, w sumie to nie jest szkło optifajnowe, to jest szkło w Minecraft 1.14. Takie też jest. Ty też takie masz chyba. Ono wygląda jak. Ono wygląda podejrzanie, wiesz? Ja bym się na razie nimi zajmował. Wykopmy całą tą butelkę i wydostajmy się może W sumie, stąd. wiesz co, ja powinnam ci pomóc, bo ja się na ciebie siedzę i na ciebie patrzę, a No to jest w sumie. troszeczkę, fajnie by było i wiesz co, myślę, że pod tym może być jakaś Aha. jeszcze jakiś coś, jakaś znajdźka. A nie Więc wiesz wiem, co, ja ale. zrobię podstawową rzecz, którą powinniśmy zrobić w tym momencie, czyli crafting table. Postawmy go sobie na przykład tutaj, zrobię szybko taki prościutki kilofik, tym bardziej... O nie! Nie mogę użyć kobla, muszę użyć drewna. Bo jakbym użył kobla, to mamy 9 kobla, to jest idealnie na piecyk, więc może ja tego kobla... Chwila, przecież ja chciałem sobie zrobić kilof, żeby właśnie tego kobla kopać.
No właśnie tak, ja czuję czekolad. Ja absolutnie nic nie mówię, ja po prostu jestem tutaj... Czy coś tu jest? No i jeszcze nas, zobacz, zbambuzlował ten ham autor mapy i tutaj nic nie ma pod spodem. Ja naprawdę jestem zawiedziony. Słuchaj, powinniśmy się teraz spróbować przetransportować do kolejnej butelki, co? Dobra, mam 43 dirta. Tutaj jest ta najbliższa, więc może ja zacznę budować most. Która jest najbliższa? Tutaj. A tu, rzeczywiście, nie zauważyłem jej nawet. To ja zacznę budować most. Okej, okay, a masz dirta? Mam troszeczkę. Dobra. Nawet nie... Jejku, to są takie blisko te wszystkie. Ja tam się chciałem na dół kopać gdzieś daleko. A to jest wszystko tak bliziutko. Dobra, w takim razie nie ma problemu. Jestem. O, zapraszam, pyk. A! Co się stało? Jak ja spadłam? bo tu była dziura. Jak to była dziura? Przecież... Jak to była dziura? Przecież ja jak dużo, jak na... dużo ważnych rzeczy miałaś w miałam swoim... Miałam tylko dirt. Achievementy miałam. Oh. No to mamy tylko te achievementy, które przeczytałaś na odcinku. Ale nie martw się, ich nie było jakoś więcej. Okej, okay, dobra. Tak czy inaczej, najważniejszy achievement to zobaczenie tych wszystkich butelek, więc... Oh boy. Co to? Oh boy. O kurczę, ale... Oh boy. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest trochę nie fair, bo my mieliśmy zrobić cały enchantowany set. Czekolad, uważaj, bo ja... No właśnie, to szkło jest takie beznadziejne, bo tego szkła nie widać, mówiłem ci. Ech, dobra. Mamy zrobić cały enchantowany set z diamentów, to poczekaj, także to ja diamenty jest jednak wezmę. Dużo ja tego. Stąd możesz przejść, tak, wiesz żeby co, nie ja spaść, sobie, ale tutaj nie ma żadnej dziury, prawda? Nie ma. Ja tu sobie złożę te diamenty do tej skrzynki. W tej skrzynce będą bezpieczniejsze. Powinniśmy też zrobić jakiś domek, wiesz. O, czekolad, tam na górze jest jakiś wielki, zobacz, tam jest jakaś butelka, w ogóle niebna butelka. Gdzie, co? No tam na górze, nie widzisz? Tam wysoko, no, wysoko? No. To jest jakaś ze śniegiem chyba, czy... Mi się wydaje, że to jest, niemna butelka. Ja tam chyba widzę do Endu portal. A widzisz, no to tam musimy dojść, ale to chyba na pewno nie w tym odcinku. No tak, czekaj, czy tu jest iron jakiś? Ja może się przy... Jest iron, muszę zrobić kill of ironowy, albo o, i ty się tym zajmiesz, poczekaj. Ja? Proszę się przesunąć, żeby tutaj przypadkiem nie spaść. Mam dla ciebie zadanie, bardzo ważne. Ja się boję, że spadnę, to jest przerażające. Nie spadniesz, to jest bardzo ważne zadanie, zostaniesz powierniczką diamentów. Czekaj, ale nie, proszę cię, nie, żadnych diamentów, ja nie będę, jak ja spadnę. Spokojnie, tutaj nie ma co spaść. Proszę, to jest kill off dla ciebie, proszę je wykopać. O, ja ci tu jeszcze potem dam emeraldy. Emeraldy też się przydadzą. 10 emeraldów. Charcoal, w ogóle zamiast zwykłego węgla mamy węgiel drzewny. I mamy książki, mamy kość. Diamenty wykopane, stary, co teraz mam zrobić? Włóż je do skrzynki. Okej, okay, na tej górze. A teraz uwaga, rzucam w ciebie walutą. Już rzuciłem w ciebie walutą. Waluta, żebyśmy mogli handlować z wieśniakami. Czyli tu też mam wykopać? Oczywiście. Co, jestem tanią siłą roboczą? I teraz tak. Kopiemy się od razu do tej drugiej, kolejnej. A, no wiesz dobra. Wiesz co, to ja zrobię most. Tylko trzeba bardzo uważać, jeśli chodzi o szkło. Tak, już, już Genali ogarnęła pyk, to. Pyk. Na własnej skórze, znaczy na własnym ogonie, jak zawsze. Na własnym, no wiesz co, ty to jesteś w ogóle... Ty zawsze masz najgorzej, zawsze trafiasz na najgorsze... Ej, to brzmi jak sarkazm. Łapki. Nie, wcale nie. Jestem po prostu, bardzo się martwię i bardzo... Czy mogłabyś mi dać kill off? Proszę. Dziękuję. O, to tu masz w zamian. O, taki... Co mam w zamian? Podniosę? Mam ten brzydszy? Masz drewniany. On jest lżejszy, nie musisz się tak nosić. No tak, tam łatwiej ci na pewno. No tak, to ja sobie może... Tam jest lawa. Tutaj. Tak, zauważyłam, że tam jest lawa, czekolad. Trzeba uważać w takim razie. Wolałbym ją jakby nie... Jakby wolałbym tak, wiesz, to tak lawy. Dookoła ją spróbuj kopać. Boję się, bo ona w każdej chwili... Ja nie wiem, które to jest lawa, w sensie wiem, że tu wydaje mamy wydaje mi się, że jest w całym centrum, wiesz? Dobra, to poczekaj. O, dobra. Czekolad, wiesz, że jest troszeczkę ciemno, więc powinniśmy pójść spać. A mamy gdzie pójść spać? Nie mamy ani wełny, ani nic, więc... Mam wrażenie, że chyba tak jakby jesteśmy skazani na tutaj siedzenie. A myślisz, że pojawiają się moby tutaj w tych butelkach? Oby nie. O, kolejna lawa, dub. Dobra, zalałem ją. Kolejna lawa, pyk. O, gdzie mi tutaj ja się... Ja tutaj wypatruję mobów, ale chyba się nie pojawiają z tego, co widzę. Pyk. Jak się nie pojawiają, to jest super. Wiesz co, ja chyba całą lawę. O, nie,
To nie była cała lawa. To nie była cała lawa. Chocolate, czy ty masz jakieś ważne rzeczy, które było nam bardzo trudno, jeżeli by się zgubił? Ta lawa jest bardzo niebezpieczna, bardzo mi się nie podoba ta lawa. Czy ty masz te rzeczy, które byłoby nam bardzo źle, jeżeli by się stracił? A co jeśli mam? To proszę, ulokuj je w skrzynce, ponieważ boję się o twoje zdrowie. A jeszcze bardziej o zdrowie tych moje rzeczy. O moje zdrowie się martwisz, a nie o zdrowie itemów. Na pewno? Tak. Po prostu proszę włóż wszystkie rzeczy do skrzynki. Spokojnie, okay? ja tu sobie radzę. Patrz, ja jestem człowiek, który sobie radzi. Ja jestem Radziej Radowicz. Dobrze, pani Radowicz, Rodowicz, Marylo. Proszę. O, lawa, pyk. O, proszę, idę, olo, perfekt. Perfektolo. Uważaj na szkło też. Dobra, spokojnie, dam radę. Ogólnie powiem ci, znaczy, ty to wiesz, ale to widzowie nie wiedzą. Zainstalowałem sobie do tej serii takie fajne shaderki. To są tak delikatne shadery, że chyba nigdy w życiu nie widzieliście tak fajnych, mało zajmujących kompa shaderów, które tak ładnie wyglądają. One się nazywają, już wam powiem, Video Settings Shaders Sildur's Enhanced Default. Czyli to są shaderki, które wyglądają dokładnie jak Minecraft bez shaderów, ale dodają takie kilka bajerów, typu na przykład odbicie na wodzie, jakieś ładne cienie, a nadal Minecraft wygląda tak jak Minecraft, więc wszystko jest naprawdę bardzo ładne. Bardzo polecam. Chocolate Czubówna. To miało być Rodowicz na początku. Bo ja sobie radzę, więc ja jestem radosny. O, radosny, to brzmi lepiej. Jestem radosny po prostu. Jestem radosny czoklet. O, emeraldy. Wykopałem prawie całą naszą... To mogłoby być nasze jakieś pomieszczenie, moglibyśmy sobie tu mieszkać. Wiesz co, ale pamiętaj, że to pomieszczenie musi być w taki sposób zrobione, żeby jednak wszystkie ściany były z dirta, ponieważ ja nie zamierzam patrzeć, czy jest dziura, czy nie. Tam jest, widzę jeszcze, o, tutaj już nie ma lawy, tu nie ma lawy, tu nie ma lawy, tu nie ma, ojejku, nie, chciałem szczyć, babe, pozbyłem się lawy, ale to nie to, proszę bardzo, zapraszam, nie ma lawy. A są dziury w podłodze? Nie ma. Wszystko jest. O, dobra, stop, jest lawa. Już nie ma lawy. A czekaj, to może ja zostanę w tej butelce, nie, bo wiesz, ja ci nie do końca wierzę. Nawet pochodni ci zrobię. Wiesz co, żebyś się nie musiała tutaj martwić. Proszę bardzo, nawet oświetlę ci. O. I myślę, że to możemy tutaj spędzić noc, wiesz? Wykopię tylko to wszystko do końca. Wiesz co, ale ja się boję lawy, ja może troszeczkę. Nie, tutaj... nie, tu nic nie ma, zobacz. Pyk. Pyk, 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 pyk. Poczekaj, tam na górze? Nie, nie ma lawy. Zobacz, wszystko jest super. Jesteśmy bezpieczni i mamy dużo... W sumie, wiesz co? Zastanawia mnie jedna rzecz. Mamy tak dużo rzeczy już w pierwszym odcinku. Wspomnieliśmy, że to jest seria? A nie wiem, ale może widzowie nie chcą, żeby to była seria. No, a w sumie, no okej, okay. Dobra, to słuchajcie, jeśli chcecie, żeby to była seria, to oczywiście wiecie, co robić, wiecie gdzie, wiecie... Wiecie, którym kotletem. Tak, wiecie, w którą stronę łapkę trzeba kliknąć, wiecie, jakiego koloru ma być guziczek też, subskrybuj. Co to za rzucanie we mnie klockami? Ja ci zaraz tutaj klockiem zdzielę. Nie, bo po prostu... Wiesz, jakim ciebie klockiem rzucę? Nie dotykaj mi drewniany kilof. Poczekaj. Pocket sand! W oczy! Pocket sand! O! Pieskiem w oczy! To chyba z twoich oczu to wylatuje. To co, w moje trafia? Czujesz się... Tak, czuję się rzucona. Czuję się. Słuchajcie, czoklet zerwał z Genali na odcinku. Rzucił nią kompletnie zza butelki. Dokładnie tak. Właśnie, można kogoś rzucić, albo można rzucić w niego piaskiem. To jest dużo bezpieczniejsza opcja. W sensie, rzucenie w kogoś piaskiem prawdopodobnie będzie też... Nie, słuchajcie, nie róbcie tego w domu. Nie słuchajcie czokoleta po pierwsze, a po drugie tam widzę creepera, więc tak... Gdzie? O, na korku. Więc jednak, słuchajcie... Dzień dobry, panie creeperze. Pojawiają się. Słuchaj. Trzeba będzie dokopać się do jakiejś kolejnej... Ja zostanę tutaj, ja wolę nie wychodzić. Do jakiejś kolejnej buteleczki. Zastanawiam się, wybierz, którą? Tą tutaj, o tą jakby, to jest chyba dżunglowa. Mhm,
ale nie dam je z kostki. Ja czy nie, może tam są w tą kostki, stronę? Ja nie chcę z kostkami do gadać. Ognia. To w sumie jest jeszcze. To jest gorsze i gorsze, także ja. Wiesz co, ja chyba do kostka wolę. Dobra, to ja kopię most, zrobimy sobie mości do tego, zobaczymy, co tam jest. Wiesz sumie... co, to ja będę cheerleaderką. O, to cheerleaderuj mi. Pamiętaj, że tam są kostki, także no uważaj. Właśnie, ale nie, one są za szkłem. Wszystko jest. Ale, wszystko jest. Słuchaj, ale nie, bo jak rozwalisz. Wszystko, słuchaj, posłuchaj. Wszystko pod kontrolą. Jak rozwalisz szkło i jak cię trafi strzału, to wypadniesz z mostu. To jest dobra, to jest dobra, dobre spostrzeżenie. Powiem ci tyle. Trzy butelki szklanne odcinek. Myślę, że to jest dobry pomysł na... Zabrakło ci dirta, prawda? Masz może pożyczyć szklankę dirta. Nie, niestety, proszę pana, nie mam szklanki dirta. A to nic, ja mam szklankę cobblestone'a. To nie ma problemu. Będzie po prostu bardziej, będzie droższy most. Bardziej. A stary, tam jeszcze zombiak, także... Wiem, słyszę. Poczekaj, o kurcze. Pyk, o. Słuchaj, znalazłam coś. Co znalazłaś? Chodź do mnie. A gdzie? Ty u nas na tym? No chodź tutaj. Czekaj. Tu sobie zrobię takie... Gdzie ty? Co znalazłaś? Popatrz się na samą kurę tej butelki. Tej, do której właśnie kopałeś. Chwila, gdzie? Tam. Co on tu robi? No po prostu sobie siedzi. Jak on się tam... Co? Dobra, no to słuchaj, musimy go złapać, żeby nam nie uciekł. Pamiętaj, ja proponuję... że jedną z challenge było to, że mamy handlować z każdym wieśniakiem, nawet jeżeli to nie jest dla nas okej. Okay. Halo? O. Czekolad, ale ty nie masz tego miecza. Wiem. One się będą do siebie strzelać. O! Cześć, mordo. Pyk. Ja będę ich kill-offem. A, jeszcze też zaczął padać. Pyk. Czy ja ci powinnam pomóc? Wiesz co? Chodź. Ja mam pół serduszka, więc tak jakby... Czekaj, a my nie mamy żadnego jedzenia. Mam jedzonko, spokojnie, mam chlebek. A, dobra. Ja sobie poczekam. Ja proponuję wziąć to, wiesz, na klatę i zrobić po prostu miecz, normalny miecz, tylko potrzebuję... surowców, ponieważ ty masz wszystkie. Wiesz co? Okej, już. Ja do ciebie idę w takim razie. Czekaj, tu jest... Trzeba oświetlić nasze te, żeby tu się potwory nie pojawiały. O. I tutaj trzeba też pyk. To ja zrobię sobie mieczyk, dobra? To by też, ty też chcesz? Tak, oczywiście, no bo w sumie tylko tutaj siedzę. Nie będę ci cheerleaderować przez całą serię. Dla ciebie. Dobra, to ja idę bić. Okej, uważaj tam. Uważaj na siebie! Bo te potwory są straszne! Dopóki nie spadnę, to będzie wszystko okej. To była moja. To było moje udawane. Nie ma już ich? Są. To było moje udawane bycie księżniczką. Jak ci się podobało? A to nie ja przypadkiem jestem księżniczką? Znaczy, no ja nie wiem, ale to była moja interpretacja. A jest trochę problem, bo właśnie uderzyłam ciebie, a nie siebie, wiesz o tym? Boże, ciebie, a nie... Ja się cofnę, mam trzy serduszka. Ja też mam trzy serduszka. Ja muszę... Czekaj, daj mi troszeczkę... O, tutaj kolega idzie. O, super. I kolejny kolego, też kolega idzie. Tu jestem, chodź do mnie. Okej, spadł. To teraz ty, chodź do mnie. Ktoś się chce przytulić. O, zrzuć. No ja myślałem, że go zrzucisz. Nie, on się po prostu chciał przytulić. A ja sobie poczekam. O, poczekam, aż mi głód minie, będę miał serduszka. Raczej nie mam, mam pięć serduszek. Dobra, ale sobie poradzę. Kurde, ale tamten wlazł znowu do domu. Poradzimy sobie, spokojnie. Masz jeszcze coś do jedzonka? Bo wiesz co, drzewko mogę tu posadzić na... Hej, na... masz jeszcze jakieś jedzenie? Mam. Także gryza. Klatki dla ciebie. Wiesz, to trzeba będzie farbę zrobić w kolejnym odcinku, bo nie mamy zbytnio co szamać. Okej, dobra. Ale czy to jest zły? On wyglądał jak zły nietoperz, ten taki, co krew wysysa. Ale on sobie poleciał, już go nie ma. Dobra, rozwalony. Tam jeszcze zombiak chyba, albo to jest ten zombiak, który chciał się przytulić. Chyba to tyle, poczekaj. Światło.
Światło? Czekaj, ja tutaj widzę tylko... Mamy kakao, możemy tak, sobie kakao, robić ciasta. Tak, kakao, właśnie chciałam powiedzieć. Mamy arbuzy, mamy arbuzy! A czy mamy jakąś skrzynkę? Pewnie tak, pod spodem, prawda? Pod spodem, a może na górze? Czemu zabijasz nietoperki biedne? Bo... Ty potworze, bo nigdy nie wiesz, to nie są wampiry. Czekaj, tutaj jest szkło. Dobra, mamy jedzenie. Mamy w sumie drewno dżunglowe, nie wiem po co. Jakby tu jeszcze jakaś papuga była, by było super, ale... No, moglibyśmy ją oswoić. Ale słuchaj, ja myślę, że ten odcinek możemy na razie skończyć. Póki co mamy trzy butelki i myślę, że możemy zrobić kolejny odcinek, w którym będziemy zbierać kolejne trzy butelki i kolejne, i kolejne, i kolejne. Ale jeśli wam się ta seria spodoba, mam nadzieję, że wam się podoba. Jeśli wam się podoba, oczywiście strzelcie łapkę w górę pod tym filmem. A my postaramy się coś takiego nagrać, bo ostatnio na kanale chyba jakoś tak mało serii jest. Jest seria ze spadających klocków i w sumie to tyle. No jest jeszcze Minecraft Sims, ale na Minecraft Sims będziecie musieli jeszcze troszeczkę poczekać. Miałeś już się żegnać. Do zobaczenia. Cześć! Pa, pa!